40 sekundy zatem. Wszyscy gotowi? Zaczynać? Zatem otwieramy tą rundę już. Tik, tak. Tik, tak. I witam serdecznie z tej strony. To jest Battlefield 1. Polska Liga Battlefielda na Xbanie. Chociaż może niech grają na ładnie, niektórzy grają na X. Ze mną jest Kasia, która pomoże wać ten materialnie dla was. Witaj, Kasiu. Cześć, witam was serdecznie. W drugim meczu dzisiaj, w czwartej kolejki, a właściwie w meczu kończącym kolejkę, naprzeciw siebie Plutony Strach w oczach oraz drużyna Polski walczącej. Wszystko będzie odbywać się Monte Grappa, zawodnicy już sobie jedni i drudzy. Poproszę o zdjęcie blokady i ruszamy. Wyskoczyli z bloku. Dobrze. Tak, wyskoczyli chłopcy z bloków. Strach w twoich oczach. Przemo. Spróbujmy. Młody Barsa. Nester. Spartan. I Best Ever. Naprzeciwko nich. Kokot do piczy. Wspominany już dzisiaj. Kindzior. Sianko Kali. Syk, czyli pani. I Waybust Reflex. Zatem zaczynajmy. Charlie dla strachów podniesione. Co jeszcze? Już nic więcej, bo Alfa jest już dla Polski walczącej, ale spróbujcie, popatrzmy, co się dzieje na brawo. Mini granat użyty. Mini granat, ale skutecznie? No nie wiadomo, czy skutecznie, ale poleciał. Poleciał. Ale poleciał, rzucony, to się leci. No właśnie, właśnie. Spójrzmy zatem może granat trzonkowy, granat trzonkowy, granat trzonkowy, granat odłamkowy, odłamkowy, odłamkowy i mini granat Y-Best Reflex. Oj, 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 oj. No więc Y-Best Reflex troszkę tutaj poniżej oczekiwań, jeżeli chodzi o zgodność z regulaminem, ale runda trwa nadal, runda trwa nadal. Po niech mu ktoś powie. Żeby było porówno, niech. Jest. W strachach jest również granat uderzeniowy. Trzonkowy, odłamkowy, odłamkowy, dymny widzę. Teraz już zmienił na dymny. Dobra, Kasia, syczysz, syczysz, Katarzyno. Dobra, mocno. Dobra, lecimy, bo zgubiliśmy wątek. Mamy tak, mamy A, mamy B na czerwono. To strach w twoich oczach. Podniósł dwa punkty, chociaż teraz młody z Barsy będą próbować podnieść trzeci, czyli Charlie. No ale tam jest Sianko Kali. Tam jest też Szyk, która podeszła z pomocą chłopaków. Jest teraz dwóch na dwóch. Może sobie poradzą. Syk i Barca, tutaj młody Barca. Dwóch na dwóch. Raz, dwa, trzy, chyba to praktycznie mu tu przez głowę przestrzelił, ale to nieważne. Ważne, że Charlie jest na czerwono, bo brawo na niebiesko i tylko tam można sobie kierować swoje kroki. Tak się czyni, chociaż Nester coś tu próbuje zrobić. Widzi, że nie mogą tutaj wejść. Spartan zatem od tyłu, powoli. Alfa jest trudno zdobyć. Jest tu Syk, dostała jednak tutaj dawkę ołowiu od Spartana. Spartan przygląda się, czy ktoś tu wchodzi. Wchodzą od niego, strachy przejmują Alfę. Strachy przejmują Alfę, będą miały brawo i Alfę. I ta przewaga, przewaga ich może wzrosnąć w tym momencie. No i w tym momencie już mają dwa punkty. Zostało tylko brawo. Spójrzmy zatem na Polskę walczącą. Sianko Kali jest w bramie, ale tam co najmniej dwóch czeka na mnie. Jest Spartan i jest Best Ever. Zatem spójrzmy. Spartan położony przez tutaj Sianko Kali. Teraz Best Ever. Chyba będzie go chciał podnieść, ale tam jest jeszcze Syk. Podeszła od dołu. Więc sytuacja wyjaśniona. Alfa idzie na niebieską stronę mocy i będzie próbował, będą teraz próbować odrabiać te straty. 24 do 19 to nie jest jeszcze taki moment, w którym można powiedzieć, że coś tu zostało przesądzone. Powiem więcej, to jest moment, w którym można powiedzieć, że jeszcze wszystko jest do odrobienia. Zatem spójrzmy, 21-25, ale teraz to niebieskie punkty powinny lecieć dużo, dużo szybciej, w związku z tym, że posiadają dwa punkty, ale teraz aż ta trójka wchodzi, chociaż młody Barca już nie, dwójka. Jak to poszło? Spójrzmy jeszcze raz, kogoś mamy tutaj na A. Mamy. Jest to Sianko Kali. On próbuje tutaj ogarnąć sytuację. Podnosi nam naszą tutaj naszego rodzynka, czyli pan Nansyk. No i spójrzmy. Jaka sytuacja? Brawo i Alfa na niebiesko. Cały czas Polska walcząca trzyma te dwa punkty. A co za tym idzie? Teraz Nester. Nester jednak kosi. Nester kosi. Syk musi się ogarnąć, bo właśnie ten Nester wchodzi pod nią. Syk ogarnęła sytuację. Jeszcze podniesie kolegę. To wszystko na pewno jej zapamiętają. Alfa, ale jest kłopot dla Alfy. Cały czas oni wchodzą teraz od góry. Wchodzą od góry. Strachy wchodzą od dołu. Przepraszam, ja od góry mówię. Strachy od dołu. Unieszkodliwieni. Unieszkodliwieni, ale jest kłopot, bo jest czarny.
już na czerwono. Ale już jest bardzo blisko, naprawdę są bardzo blisko. Już jest tylko 20, 33 do 30, ale teraz praktycznie mogło być zamknięcie, bo IBS Reflex. Zobaczmy, ten mini granat czy wybuch, stara się go nie rzucać, chociaż teraz pewnie go zakusi. Nie wiem, czy to będzie dobrze. Teraz tu Przema, tu mocny obstrzał. Jest ten setter. Musi przeładować, moim zdaniem powinien przeładować. Chociaż tutaj jeszcze jest z trzech, podnoszą się. Aj, że go nie pokusiło rzucić tym mini granatem. No spójrzmy, no teraz już Alfa na pewno będzie czerwona. Jest ich tu tylu, że strachy na pewno to zrobią. Młody z Barsy tymczasem biegnie już prosto na Charlie, żeby podnieść Charlie, bowiem jest remis w tym momencie. Moi drodzy, 37 do 37, 6, ale przez chwilę był remis i to naprawdę rzadko kiedy się zdarza, więc mecz bardzo, bardzo wyrównany. Trzeba będzie tutaj walczyć do samego końca. Tymczasem spójrzmy, co jest na niebiesko. Na niebiesko dwa punkty, Bravo i Alfa. Młody z Barsy musi się starać, ale dostaje w plecy. Nester tymczasem tutaj eskapada, która ciągnie się tunelami pod punktem Bravo. Będą go podnosić, a szkoda, że już Alfa jest niebieska, bo mogło być zamknięcie. Naprawdę mogło być zamknięcie, ale proszę spojrzeć, nadal mamy remis. Ten mecz jest naprawdę jednym z najbardziej wyrównanych, jakie do tej pory przyszło nam, Kasiu, komentować w tym sezonie, prawda. Bo idą jest łeb, naprawdę... Kulka w kulkę. Idą łeb w łeb i to nie przy pierwszych 10 punktach, ale jesteśmy już praktycznie w połowie meczu. Zatem spójrzmy, co dzieje się dalej. Dla niebieskich mamy dwa punkty. Polska walcząca próbuje teraz zamknąć strachy. Czy to im się uda? Będzie trudno, bo Alfa pójdzie w ta czerwone, więc taki numer im nie wyjdzie. Natomiast, no i nawet jest teraz problem większy, bo ktoś został na tym Bravo. Ja jestem tutaj świadomy tego. I teraz Spartan próbuje tutaj osłabić Kindziora, jest osłabiony, nawet wyjęty. Szybko teraz podnoszenie kumpla do podniesienia, jest bez ever podniesiony. Bardzo dobrze, ale coś przypłacają, coś się złego dzieje na Charlie i na Bravo. Bravo pójdzie na niebiesko. Tu jest ostatnia szansa Polski walczącej, żeby nie było zamknięcia. Tymczasem wpada tu Spartan. Są wrogowie. Co zrobią? Gdzie są pochowani? Jest tu Sianko Kali. Sianko Kali, dobrze, robi robotę, bo kładzie tutaj nam Spartana. Sianko Kali, co teraz będzie robił? Coś tu musi wymyśleć, wrogów jest tak dużo, ale jest dym, może pomoże? Nie, nic z tych rzeczy. Gdzie jest reszta drużyny? Syk, poszła teraz na Charlie, a na Charlie jest tu chyba Spartan, jeżeli dobrze widziałem, więc szybko go podniosą na niebiesko. Kasia zaczyna nam tak samo syczeć, prawie jak Syk. Zatem prosimy coś o interwencję. Jest interwencja, do podniesienia jest tu Spartan. Nie, do Spartan strzelał. Przemo teraz. Spójrzmy, czy Przemo da radę. Przemo dał radę. Zatem przenieśmy się na jego postać. Oj, tu lecą kosy, ale nie wiem, czy to się tak udało. Nie udało się. Przemek troszkę się tutaj teraz musiał zastanowić, co robić, gdzie robić. Widzi swoich. Nie, no Kindzior nie jest, to jest niebieski. Poza tym niebieski jest też Waybus i w tym momencie także go wyciąga. Ale my jesteśmy młody z Barcy. Biegnie na pomoc kolegom. Tylko w tym momencie akurat Waybus zaczął do niego strzelać i rzucił po raz drugi granat. No tutaj już jest sprawa naprawdę mocno, mocno kontrowersyjna. Waybus Reflex w tym momencie dostaje. Charlie będzie do podniesienia, ale jest niebieskie. I jest tutaj Nester. Proszę, Nester robi robotę. Wynik dla czerwonych, ale tylko dwa. Tylko marne dwa tikety przewagi. To może być interesujące, jeżeli ta sytuacja będzie miała miejsce do samego końca, do samej setki, która nas na pewno czeka. No proszę, zatem Charlie z Nester. Spartan jest na Bravo. Bravo jest do podniesienia na czerwono. No i to się stanie, chociaż tam w dole jest Waybus, próbują go tam zlikwidować w dwójkę, czy to się uda? Jeszcze jeden zespił się na nim, będzie tam chyba wejście, ale spójrzmy, co się dzieje na Charlie, bo Charlie się robi na czerwono, od tej kokot do piczy. Boże, już nawet nie zapomniałem o tym playerze, także kokot do piczy, zostaniemy z nim dłużej, ale co oni tu robią? No zamknęli się w tunelu, w bunkrze i w ten sposób próbują tutaj podebrać to Bravo, ale teraz tak, drzwi
drzwi już są wysadzone, czyli są do otwarcia w każdej chwili. Chłopakom się ani jednym, ani drugim nie spieszy. Tutaj kolega Wave'a chyba rzucił apteczkę, będzie próbował wychodzić. Dwóch na dwóch, jest Nester i Nester położony, ale także położony mordy z Barcy, chociaż tutaj zdążył jeszcze jednego najciągszego kolegę. To był też chyba odłamkowy, jeżeli dobrze Kasia widziałam. Nie wiem, ale takie miałem wrażenie, że to był uderzeniowy. To był uderzeniowy. Uderzeniowy, tak. I to przez kolegę z strachów użyty. I to jest też moim zdaniem sprawa kluczowa w tym momencie. Ale spójrzmy, odskoczyli niebiescy mocno, bardzo mocno. Co tu się dzieje? W momencie, kiedy akcja toczyła się tam w tunelu, niebiescy przymknęli praktycznie strach w waszych oczach. Jej, teraz będzie dużo fragów, naprawdę dużo fragów. Tutaj Waybus może zrobić, może nawet walnąć piątaka, ale nie. Ale to nie zmienia faktu, że teraz naprawdę drużyna Polski Walczącej zamknie na sam koniec, na chwilę drużynę strachu w waszych oczach. Na chwilę, na moment, ale to dało im ogromną przewagę. Ta drużyna nie jest w tym momencie już taka groźna, bo oni mają 95 tykietów i już czują, już że są na mecie, że za chwilę będzie koniec tej rundy i że morale pójdą w górę przed kolejnym, drugim starciem, więc teraz te ważne chwile, kiedy trzeba podnieść i utrzymać Bravo i Charlie, i tak się dzieje, chociaż Spartan jeszcze próbuje wejść na to Charlie, podnieść, żeby nie było tak łatwo, ale sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. To już wręcz pętla na szyi, ach, taboret pod nogami chwieje się i chwieje nad drużyną strachu w waszych oczach. To chyba oni teraz mają strach i tak się dzieje. Moi drodzy, pierwsza runda dla Polski Walczącej. Mecz bardzo wyrównany do pewnego momentu, w którym ja schowałem się w bunkrze, a natomiast działy się tam rzeczy niestworzone i Polska Walcząca wyszła na szybkie prowadzenie. Kasiu, coś dla Ciebie? Chwila dla Ciebie. Startuj. Dziękuję Ci bardzo. Tak, 100 do 73 dla Polski Walczącej. Mecz był niesamowicie wyrównany, tak jak już powiedziałeś, i fajnie się to oglądało, jak te punkciki szły równo za rączkę. Natomiast no, później coś się popsuło i strachy straciły troszkę, no i tak się mecz zakończył. Tak, chwila, w którym z kamerą byłem razem tam z chłopakami w bunkrze, była chwilą kluczową. Trochę mi wstyd z tego powodu, że tak nie za bardzo to zauważyłem, że te punkty lecą na niebiesko i Polska Walcząca przejmuje wszystkie punkty. 24 Sylwia, no wynik a la NASA, naprawdę mówimy tu o wyniku, że tak powiem, blisko astronautów. Astronauci, zresztą każdy wziąłby taki wynik po prostu w ciemno, to nie tylko astronauci, każdy z grających graczy w tej lidze. 18 do 12 Sianko Kali, 14 do 11, trzy chłopaki są na plusie, natomiast Kindzior i Kokot do piczy, no Kokot do piczy jakby jeszcze nie wszedł w temat. Młody Barca, 18 do 10, Spartan 11 do 12 na minus 1, także na minusie best ever, Nester 12 do 8 i Przemo, który naprawdę dzielnie tu walczył, uzyskał powyżej 20 fragów, no ale także 13 razy poczuł warkot ołowiu w swojej czaszce. Tak to nazwijmy, w ten sposób. No i w tym momencie przenosimy się na mapę numer 2. Polska Walcząca wygrywa pierwszą rundę, zatem spójrzmy, co to będzie. Suez, który dobrze znamy, który dobrze się komentuje. Jakieś tam kolory, Kasiu? Już za chwileczkę, już za momencik. Mam strachy, są niebieskie, Polska Walcząca czerwona. Czyli na odwrót. Wszystko się zgadza, tak? Bo w poprzedniej rundzie było na odwrót. Spoglądam sobie na tą rundę. Wszystko gotowe, są gracze, jest 5 na 5. Zatem cóż, wszyscy gotowi, można zaczynać. Zatem rozpoczynamy tę rundę już. Już! Tik-tak, bum-bak. Zapinamy pasy, rozsiadamy się wygodnie na swoich kanapach i startujemy. Strach w waszych oczach kontra Polska Walcząca. Runda druga. Ding-dong. Lecimy z Kindziorem na Charlie.
ale może jednak polecimy z kimś, kto będzie na brawo, bo tamten punkt będzie najważniejszy. Jest tu sianko kali. Wpadają także żołnierze strachy. Strachy będą wchodzić na górę. Jest Przemo, będzie wchodził na górę, a tutaj sianko kali już przyczajony, żeby go ściągnąć, ale Przemo jakby zrezygnował. Co się dzieje? Zatem spójrzmy. Sylwia tutaj wyciąga kolejnych. Jest dwóch. Spartan położony. No proszę, proszę. Polska walcząca ma dwa punkty. Teraz jeszcze tutaj bez Ever. Jest dobra seria teraz. Syka. No proszę. Jakby się usprawniła. Jakby to Polska sygnał, że da się wygrać w tej lidze. No, to było chyba ich pierwsza wygrana runda, chociaż nie chcę to skłamać. Teraz Syk została jednak już tutaj baniacza. Spójrzmy, czerwony jest punkt alfa i brawo, był! Był jeszcze przed sekundą czerwony. No, teraz już coś innego. Tu jest położony dynamit, dobrze to widzę? Coś jest położone na ziemi, Kasiu? To mogła być mina. Też patrzyłam na to, ale mina mogła być, a miny są dozwolone. Aha, okej, okej. Sprawdźmy zatem tutaj naszych granat. Mina przeciwpancerna piechoty, tak? Dobrze minę? Nie. Tu jest działo, tu też jest działo. To są medycy. No nikt nie ma miny. O jest, miał kolega minę, okej. Okej, Waibas chyba miał minę. Okej, wszystko w porządku. Zatem aha, no to trudno mi teraz stwierdzić tak naprawdę. To już będą sobie tam wielki brat sobie przejrzy i oceni. Zamknięcie dla strachu w waszych oczach! O nie, 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 to jednak tak wszystko łatwo nie pójdzie. Trzeba walczyć. Spójrzmy zatem, gdzie są czerwoni. Kogo to piczy? Bierze tutaj brawo, ale tu już ma w budynku co najmniej dwóch, tak mi się wydaje. I jest problem, jeden, jest problem. Jest formalny tutaj za drzwiami. I w tym momencie Spartan wyciąga sianko kali, jest tutaj Kindzior. Co zrobi Kindzior? Kindzior musi uważać. Spójrz w lewo, Kindzior zawsze tu stoją. Nie ma nikogo, no dobra. Niech i tak będzie. Poleciał granat, ale chyba nieskutecznie. Jest kosa, ale czy skuteczna? Tak, weszła, weszła. Bez Ever ją dawał, zapodał Kokotowi do piczy. Tutaj jest MG15, Nester. Wziął się na Rambo i teraz będzie podciągał dla Polski walczących punkt. Brawo. 21 do 17 dla strachu w waszych oczach, czyli przewaga tym razem po stronie tych, którzy przegrali pierwszą rundę, po stronie strachów. Zaglądamy dalej, Syk, co ona zrobi? No, teraz dostała szybką banię, na kogo się przekładam, ten dostaje banię, to jakiś zły wróżbita jestem. Jest Waybus, kolejna bania, no to już trochę śmierdzi jakimś wróżbitom. No, spójrzmy, M18 okopowy, bardzo rzadko używana broń, młody zbarcy. Spójrzmy, będą podciągać sobie tutaj. Jest na ziemi, to mogła być kosa, ale nie była, bo bardzo się zmieniło. Charlie poszło na niebiesko, brawo na niebiesko, teraz młody z Barsy będzie tutaj wbijał jeszcze szybciutko, położył jednego, ale to za mało, chociaż teraz jeszcze Nester będzie próbował dołożyć, dołożył, nie podniesie kolegi, bo nie jest medykiem, broni też nie podniesie, na czerwono wchodzi tutaj Alfa, ale już nie, już strach w waszych oczach kreuje ją na niebiesko, zatem dwa punkty. 28-23, ta walka jest wyrównana. Tutaj w tej rundzie jest podobna sytuacja jak poprzedniej, że jeszcze gardy obydwóch drużyn są wysoko, nie odlatują od siebie zbytnio daleko, chociaż teraz strach, podciągną alfę, będą mieli betę, więc te punkty będą dla nich lecieć dużo szybciej, mają alfę, o jest ktoś. Tam szuka, patrzy, gdzie jest ten gracz, który psuje im tutaj całość. Piękny ten sianko kali, spoglądają między sobą, sianko kali dostał, obrona w dominacji, dodatkowe punkty tutaj dla Spartana. Spartan, Syk, zdjęła gościa i teraz Kindzior tutaj to samo robi na Charlie. Brawo, będzie już za chwilę czerwone. Polska walcząca, tak samo mają alfę czerwoną. No proszę, czy ktoś pobiegł na Charlie? To jest pytanie teraz. Czy ktoś pobiegł na Charlie? Póki co nie, póki co Sparta tutaj wyjaśnia sytuację. Młody z Barcy też już, kto komu podniosę, to już się coś dzieje z trupem. Teraz spójrzmy na brawo, tutaj szybka akcja, aż trzech zawodników Polski walczącej na brawo. Teraz Alfa będzie podniesiona przez strachy. Strachy mają 37 punktów. Oj, tam jakieś plecy, Waybus ciśnie tam z daleka. Poszedł w tego kierunku granat. Czy zrobi robotę? Na pewno jakąś, ale niewielką.
poszło do niego działo, ale tutaj już młody zbarcy przestał się przejmować kolegą, który jest gdzieś daleko. Niech będzie, niech lata, niech sobie tam coś robi. W końcu nie przejmuje punktów, a to o to tu chodzi, o przejmowanie. Jest kłopot tutaj teraz na brawo, bo widzi młody zbarcy, że nie jest tak łatwo i nie będzie tak łatwo i tak też się stało. Nester na Charlie, Charlie dla strachu, ale tutaj jest problem z Bezewerem. Bezewer ma dwóch co najmniej na jednego w tym domu, chociaż teraz tam poleciał granat i wysadza Spartana. Bas także dostaje banie, więc A będzie szybciutko niebieskie, Charlie też jest niebieskie, zostanie brawo, jeżeli brawo idzie w dół, a idzie, bo jest tam już Nester, to może dojść do zamknięcia. Nie, jeszcze ratują sytuację. Kokot do piczy, tak, Kokot do piczy ratuje sytuację i podnoszą z chłopakami Charlie, ale to jest zła wiadomość o tyle, że już jest 46-39 i ta minimalna przewaga naprawdę może być w pewnym momencie kluczowa. Teraz bokiem Kokot do piczy próbuje od dupy strony wejść na alfę, no ale to tak w tym momencie i z tym nickiem dziwnie zabrzmiało, ale w każdym razie tak się dzieje, alfa jest podnoszona przez drużynę Polski walczącej, wbijamy na alfę, alfa na czerwono, i co, i teraz będzie Charlie na czerwono czy nie, bo tam się dużo rzeczy dzieje, tak, Charlie idzie na czerwono, a Kokot do piczy w swojej drugiej misji podnoszą tutaj razem z Sianko Kali, brawo, jeżeli podniosą brawo, to będzie już na pewno 3 punkty do podniesienia. Nie, nie będą, bo jest i na alfie ktoś z drużyny niebieskich i na Charlie. Dobra, także już tutaj strachy podjęły walkę. Strachy podjęły walkę. Jest na niebiesko C. Będzie może B, kiedy teraz wejdą i może je podniosą alfa, a na alfie jest trudny temat, ale także podnosi się na czerwono, więc teraz znowu strachy będą miały 2 punkty. Charlie, brawo na niebiesko. Strachy mają 2 punkty. Znowu ten licznik bije szybciej. 54-48, może ta przewaga trochę stopniała, ale to tylko delikatnie, delikatnie. I spójrzmy, Spartan będzie się próbował kogoś podnosić? Nie, to drużyna wyleczenia, rzucił mu po prostu apteczkę. Będzie próbował podnieść, tutaj strachy będą próbowały podnieść alfę, bo tu było blisko zamknięcia, naprawdę bardzo blisko. I teraz uwaga, Polska walcząca musi wyskoczyć z brawo. Muszą pobiec w kierunku alfy. I czy tak się dzieje? Nie, biegną z Charlie. No czemu tak się dzieje, że biegną Charlie? Ale to już chyba nie mieli wyboru. Musieli biec. Muszą teraz wejść na brawo i go obronić. To jest podstawa, jeżeli Polska walcząca chce jeszcze odrobić tutaj te straty. Jest trudno, ale co te kosy nie wchodzą? No tutaj już powinny być te dwie. Jest tutaj Przemo. Przemo znowu. Aj, teraz dostał Przemo. Niestety ja jestem złym wróżbitą w tej rundzie. Kogo biorę na... O, jak tu weszła teraz toporeczek komuś na leżaka. I teraz Kokot do piczy nożem ząbkowanym. O, ząbkowany. Jak to się u mnie nazywało na kanale, u mnie na YouTubie. Ząbkowany mściciel. O, właśnie. Ząbkowanym mścicielem uciszył też kolegę. Takie, że dwie kosy wpadły w ciągu 5 sekund. Spójrzmy, jest sytuacja 61-61! No proszę, my tu gadu o kosach, a na mapie mamy remis, no to tego już nie przegapimy. Zaraz, spójrzmy, Kindzior na czerwono jest na brawo, będzie starał się go podnosić, młodego zbarcy położył. To jest dobra wiadomość dla Polski walczącej, druga dobra wiadomość, że teraz dla nich lecą dobrze punkty i będą starać się zamknąć wszystkich, teraz całe strachy zamknąć na alfie, jest zamknięcie! No to teraz odskok, ale w tym momencie to już jest powyżej 50 punktów. Ten odstok może kosztować zwycięstwo. Kasia piszczy, trzeszczy, ale nic z tego, nie poddajemy się, gramy dalej. Słuchajcie, tutaj może Syk będzie podnosiła. Tak, jest Kokot do piczy podniesiony. Jest także podniesiony no musiałyśmy tutaj, niebiescy musieli coś zrobić, strachy musiały coś zrobić, żeby znowu nie przegrać tej rundy, podnieśli 2 na niebiesko, tak? Dobrze widzę, tak, chociaż nie, na brawo mają problem, jest jeszcze tutaj Syk, ale nie dała rady, położona, jest jeszcze Waybas, ale Waybas jest dopiero na A i tutaj położony przez moje zobarce. Tak,
Teraz jest znowu zamknięcie na niebiesko. No proszę, strachy jakby podjęły się walki, zdjęły but z twarzy wroga, a poza tym podłożyły mu haka i położyły go na plecy i teraz oni przyciskają kolanem do ziemi twarz Polski walczącej, ale tylko na chwilę, bo już Charlie na czerwono, już się uratowali, ale jest po 80 i teraz pytanie, czy strachy wejdą na Charlie, to jest tylko teraz pytanie, jedno pytanie, które nas interesuje, czy strachy wejdą na Charlie, Przemo będzie próbował i to się mu praktycznie udaje, teraz jeszcze będzie próbował, tak, będą próbować wejść tutaj, o jest, budynek się cały burzy, Przemo daje radę, podniósł Charlie, ale to mają tylko dwa, nawet nie mają dwóch punktów, bo już Brawo robi się czerwone, ta drużyna podnosi Polski walczącej ten punkt i teraz pójdźmy, syk u góry, chyba dostała, tak, na pewno dostała, ale to niebiescy w tym momencie idą w górę, jest remis, 84 po 84, na niebiesko będzie chyba tylko Brawo, bo Charlie też pójdzie na czerwono i to może zadecydować, teraz tutaj dwóch na jednego, szybko położony zawodnik, no i spójrzmy, jaka sytuacja, 86, pół łeb w łeb, są bardzo duże emocje, takie rundy lubię, takie rundy lubię komentować, spójrzmy, Przemo na Alfie, cały czas jesteśmy z Przemkiem, będzie na niebiesko, strachy będą próbowały przeciągnąć linę na swoją stronę, przechylić szale na swoją stronę, ale to jest trudne, tym bardziej, że Kokot do piczy podejmują tutaj Brawo, jeżeli Kokot zastrzeli, tak, to jedno z kluczowych zabić w tym momencie, bo mają dwa punkty, a jest po 90, po 90, było po 89, jest 90 do 89, 91, no teraz już te punkty będą lecieć bardzo szybko, chociaż tu wrogom będzie się dłużyć, będą próbować coś zrobić, teraz będzie pod zamknięcie to podchodziło, no są w problemie teraz strachy, znowu pod sam koniec rundy, 90-93, 2,90 i to jest już bardzo dobra runda, bardzo wyrównana, rzadko kiedy tak się zdarza, żebyśmy mieli 2,90 po jednej i po drugiej stronie, no i spójrzmy, 91-94, 2 na niebiesko, tym razem 2 na niebiesko, no to co robią tutaj teraz, co robią drużyna strachu, będą podejmują rękawice, 95, 90 dla czerwonych, 94, będą próbowali zamknąć Polskę walczącą, tuż przed końcem, 96-95, remis po 96, kto to wygra, kto podciągnie, będzie zamknięcie, to jest koniec. Ależ mecz. Jej. Ależ mecz. Dajcie mi się napić. Kasiu. Tak, dziękuję. 100 do 96. Z wrażenia musiałam pomyśleć, że to chodzi, że tym razem wygrały strachy. Szli do samego końca, walczyli. Także genialna uda. Potwierdzam. Tutaj naprawdę działo się wiele, moi drodzy. Działo się wiele emocji, aż nadto. Mój głos trochę ścierpiał na tym, ale już pomińmy mój głos, bo naprawdę warto było. Warto było. Po fanie... Ja musiał wygrać i ktoś się musiał przegrać. To musiał przegrać, dokładnie. Dokładnie, bez ever. 27 do 9, bardzo ładnie. 18 do 16, Spartan Przemo na jednym minusie. Młody z Barsy pociągnął także 20 do 14. Także dobry wynik Nester. 14 do 13 plus 1. Syk, proszę, ona znowu ciągnie drużynę. 23 do 13 plus 10. Sianko Kali, wykonne 26 stwierdzenie. Do 17. No też w sumie tak, no. A co zrobić? No poszło to już poszło. Kindzior 19-14, Waybus Reflex 16 i Kokot do piczy 7 do 14. Kolejna wygrana, jeśli chodzi o Polskę walczącą. Zgadza się? Czy ja już zgubiałem? Teraz wygrały strachy. A, teraz wygrały strachy. 1-1. No, już byliśmy tak blisko, że ja zgubiłem. 1-1. Ja też. Zatem... No nie, bo to było tak blisko, tak się przerzucało to wszystko, że naprawdę... Dokładnie. Był taki moment, że mi się wydawało, że strachy znowu straciły panowanie nad sobą pod koniec rundy, ale się wzięli w garść jeszcze tak. raz i dociągnęli tak, do końca. Tak. Dokładnie. To jakby trzymali buta na twarzy, po czym dali się zepchnąć, poczuli z buta wroga na twarzy, ale jeszcze ostatnim tam rzutem podnieśli te trzy rundy, trzy punkty i domknęli.
całą sprawę na sam koniec. Zatem, moi drodzy, ja jestem Kryształ, ze mną jest Kasia, to jest Battlefield pierwszy na Xboxie i polska liga Battlefielda. Czwarta kolejka spotkań, ostatnie spotkanie w ten weekend, następne już o 20 w sobotę, także zapraszamy, jeżeli macie ochotę zaglądać tutaj. No i cóż, i przed nami od teraz runda numer 3. Runda numer 3, czyli przedostatnia dzisiejszego dnia, wracamy na Monte Grappe. Polska 3, walcząca 2, niebieska w tej 1, chwili. 0. A strachy czerwone. Boraz napisał, nie pij już tyle, ale to tylko Pepsi, także nie szkodzi. A tymczasem już tutaj zaczynała się akcja. Syk podnosi razem z kolegami Alfę, ale tu chodzi o Betę, tu chodzi o Brawo. Co tu będzie się działo? Sianko Kali. Sianko Kali, jest remis po dwóch rundach. To się też bardzo rzadko zdarza, ale zobaczmy, na niebiesko jednak będzie dla Polski walczącej. Będzie Brawo i będzie Alfa. Teraz tylko teraz spójrzmy, młody zbarcy jeszcze będzie się tutaj bił. Syk podnosi Charlie. Jeżeli podniosą Charlie, będą mieli wszystkie punkty, a to by się źle stało. Ktoś musiał wrócić szybko i zrobił to Spartan. Wróci. Nie zdąży już podnieść, nie zdąży już podnieść. Spartan wrócił i teraz Syk czy Spartan? Syk podniosło, zabiła go, ale nie będzie zamknięcia. Niestety nie będzie zamknięcia, bo już coś się dzieje. Poza tym, moi drodzy, pierwszy raz, jak komentuję mecze w polskiej lice Battlefielda, widzę mgłę. Fuuu, z angielska. Ale to już nieważne. To jest tylko takie moje spostrzeżenie. Spartan będzie próbował schodzić na dół, ale to się tak nie skończy dobrze, bowiem Wavas tutaj będzie walczył także na Brawo. I spójrzmy, 9 do 7 dla niebieskich, czyli dla Polski walczącej. Polska walcząca ma Brawo, ale to jest mało, 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 bo za chwilę będzie remis, bo Alfa jest czerwona, bo Charlie jest czerwone, czyli strachy już podniosły te punkty i teraz oni będą punktować. Za chwilę będzie remis, ja to czuję, chociaż teraz próbują tutaj Wavas wejść bramą, ale widzieli tam Przemo. Przemo jest z przodu, szybko się schować, tutaj Murek, dobra taktyka, bardzo dobra, przeładunek, wszystko się zgadza, wszystko jak w podręczniku, ale Przemo jest celowany tam, chyba w bramę niepotrzebnie, teraz poleci head, to był head, to musiał być head, tak, to był head, bo aż hełm wyleciał mu aż pręciutko, naprawdę, bardzo, bardzo pręciutko. Polska mistrzem Polski pisze Proma, Promas, no tak by to wychodzi z tego, ale spójrzmy jak teraz, co dzieje się na Brawo, jest niebieskie, czyli dla Polski walczącej, Sianko Kali teraz kontra Best Ever, Sianko Kali się gdzieś schował tutaj w rogu, jeżeli dobrze widziałem, tak, teraz jest wstrzelowany w bramę, a tu wchodzi Best Ever, ale dostają, dlatego przede wszystkim, że było i tu jest 3 na 1, jest Syk, co ona teraz biedna zrobi. Jest tutaj trójka co najmniej strachów. Syk będzie próbowała, ale teraz się respią chłopaki. Syk położony, ale respią się chłopaki, też jest dwójka tutaj. I już jest 2 na 1, Waybus. Co zrobi tutaj Best Ever? Podniesie kolegę, no to jest bardzo dobry wybór. Też bym tak zrobił. Teraz Waybus dostaje baniacza. Charlie jest czerwone. Brawo cały czas. Też czerwone, zatem już mamy remis. A więc jednak 21-21. Strachy. Podpompowane. I mamy zamknięcie. Tak jest! Ajajaj! No to teraz duży problem niebieski. Gdzie są niebiescy? Co robią? Czemu nie podnoszą? Jest Syk. Ściąga Spartana. Już mają Alfę. Muszą się szybko tutaj pozbierać, bo odlecą niczym astronauci w innych rundach. Właśnie drużyna Polski walczącej. Ale strachów. Ale bez strachy. To nie są strachy na lachy. To jest strachy na lachy. To jest tylko kapela. Natomiast... I kolejne zamknięcie dla strachu w waszych oczach. Spójrzmy, tak, Alfa, to już jest teraz trudno z takiej opcji wyjść. Jeden z nich powinien, z Polski walczącej powinien biec na inny punkt, próbować podnieść inny niż A, no ale uparli się na to Alfę, podnoszą Alfę, no to spójrzmy, jak to uparcie im wyszło, 57-21, no niezbyt dobrze, umówmy się, że niezbyt dobrze. I to spójrzmy teraz w takim razie na to, co dzieje się na punkcie Charlie. Jest tu chyba, tu jest Koko do Pici na pewno, to z nim teraz biegniemy. Natomiast tu był jeszcze jeden zawodnik, wroga jest Przemo. Przemo czy Koko do Pici? Nie no, Przemo, Koko do Pici stara się po prostu podnieść to na niebiesko, żeby nie było zamknięcia. I poszedł w tunel. W tunelach nie biegamy, bo mamy strach, klaustrofobię, więc pozwolę sobie wyjść na świeże powietrze. Przemo kładzie Syka. No nie
niestety wyszła mu prosto po tufę, dlatego młody z Barcy zdziała, na pewno będzie tutaj próbował coś zrobić, ale nic z tego. Wchodzą strachy na Charlie. Charlie jest czerwone, więc nie wiem, o co chodzi. Czyżby to było zamknięcie? Tak! Bo to jest zamknięcie! Kolejne strachy. O, strachy naprawdę nabrały ochoty do gry. Kindia próbuje coś tu się bronić na Alfie, rzucił granat. Trochę Nestera na pewno po trzesze, tak? Do 30, do 52 punkty mu zabrało. Będą tutaj wchodzić Kindior. Kindior dostał w tym momencie od Nestera. New Adnas Reflex ładuje tutaj teraz na Alfie, ale teraz na czerwono. Dwa punkty Charlie i strachy. I strachy naprawdę dominują w tej rundzie, w tej trzeciej rundzie. No już tutaj naprawdę źle nie życzę Polski w Polsce walczącej, ale tu jest już, będzie kosmos. To byłby po prostu kosmos, gdyby tutaj się obronili i wygrali tę trzecią rundę na czerwono. Tym bardziej, że jest tutaj brawo. Kokot do piczy siedzi w środku, odpuszczają go. Syk dostaje banie od Przema. Nic tu nie zdziałała. Zatem Przemo podnoszą Charlie, bo już wszystko było prawie na niebiesko. Spójrzmy, spójrzmy. Jest Alfa. Jest Charlie na niebiesko. Czyli Polska walcząca podejmuje walkę, ale 81 i melodia w uchu. To źle wpływa na psychikę, a bardzo dobrze na psychikę wroga. Na odwrót wręcz. Zatem pod jarany Przemo biega już dwa razy szybciej i dwa razy pewniej. Syk ponownie dostała tutaj kulkę. Brawo jest czyste, ale jeszcze będzie tutaj Przemo próbował je podnosić na czerwono. Spójrzmy zatem dalej. Kokot do piczy jest tutaj na tym brawo. Będzie próbował chyba nawet wychodzić, jeżeli dobrze widzę. Tak, będzie tutaj wychodził na brawo, ale kokot, już tam kolega chyba zdążył odejść. Nie, mają tutaj dwóch. Mają dwóch. Jest zamknięcie. To będzie zatem jeszcze tylko 10 sekund trwało. Ja nie przesądzę, ale wydaje mi się, że nie dłużej niż 10 sekund. Chociaż teraz dwa dobre fragi kokota do piczy. Będzie próbował podnieść brawo, ale już się to nie uda, bowiem zamknięcie było i się skończyło. Ja jestem Kryształ, a ze mną jest Kasia i właśnie teraz oddaję jej głos. Dziękuję ci bardzo. Tutaj dzieje się to samo z Polską walczącą, co w wszystkich poprzednich meczach. W momencie, kiedy przegrają rundę, dzieje się strasznie słabe morale i efekt następnej rundy jest taki, jak tutaj właśnie widać. No tak, wygrana runda na pewno w jakiś sposób morale wysoko pompuje, przegrana na odwrót. Ale musimy też wiedzieć... Motywować. Do pracy. No jeżeli przegrana ma motywować, to już za chwilę strachy, że Polska walcząca będzie mogła o tym udowodnić. A tymczasem Syk na minusie. Sianko Kali z takim samym wynikiem. Waybus na minusie. Tylko Kindior na plusie i Kako do Pichu także na minusie. Spójrzmy, po 11 fragów aż 3 osoby tutaj po drugiej stronie. W strachach, dobrze mówię? Tak, w strachach. Spartan na minusie i Nester na remis. Tak jakby się podzielili wszyscy właśnie tym, co całym tym zwycięstwem. Czyli tak naprawdę cała drużyna ciągła do zwycięstwa, a mianowicie, a jeszcze trudno dodać tutaj kogoś MVP. Dlatego przejdziemy już teraz do ostatniej, czwartej rundy w tym meczu. 2-1 prowadzą strachy w waszych oczach. A czy Polska walcząca podejmie rękawice i będzie próbowała zwyciężyć na Suezie, który teraz się dla was wczytuje? O tym dowiemy się już za chwilę. I pamiętajcie, że kolejne nasze spotkanie w najbliższą sobotę o 20:00 na kanale Twitch TV Kryształ Podłoga X1, czyli tu, gdzie teraz jesteście. Kasiu, kolory, kolory, kolory. Jeszcze chwileczka, jeszcze momencik. Ładowało. Tak, trzy rundy za nami. Mamy Polska walcząca czerwona, strachy niebieskie znowu na Suezie. Strachy niebieskie na Suezie. Moi drodzy, to cały mecz to cztery rundy. W tej chwili mamy wynik 2-1 dla strachu w waszych oczach i czas na rundę czwartą, ostatnią już dzisiaj. Jeżeli wam się to podoba, rzucajcie lajki. Bo to jest ważne dla mnie, żeby coraz więcej osób dowiadowało się o tej lidze. A ja mam straszne niedopatrzenie, Kryształ. Nie obserwuję. Już poprawiłam. Oprócz. Wszyscy gotowi? Zapinamy pasy i startujemy. Runda numer 4. Zdobyć ten zaklęty cel!
Popatrzmy, kto pobiegł na alfę, na przykład pojechał, pobiegł bez ever, a na brawo, no teraz tutaj na prostej Przemo Mackindziora, strachy próbują podjąć brawo, no ale tutaj coś Przemo nie wchodzi, czemu nie zdecydował się wejść, aha, bo tu jest alfa, brawo już jest czerwone, no to spójrzmy, Sianko Kali teraz dostał, wchodzi tutaj Kindzior, teraz dostał także granatem, no proszę, gdzie Przemo idzie, tam różne rzeczy się dzieją, będzie podnosił kolegę, to się bardzo dobrze składa, chociaż teraz dwóch brok, Koko do picia wyskoczyło we dwóch na jego osobę. Musi się tutaj ratować apteczką. Apteczka jest podjęta. Spójrzmy zatem, co się dzieje tutaj na... YBS próbował zrzucić na Przema. Znowu... Ocha! Jaka seria! Jaka seria była tutaj Przema, ale skończyła się. Tymczasem Syk podejmuje. Dziewczyna przyszła nam na Charlie. Będzie tu podejmowała Charlie razem z kolegą. A nawet z dwoma kolegami, czyli szybkie przejęcie. Szybkie przejęcie Charlie. Spójrzmy. Trzeba biegać! Run, Forest, run! Tak krzyczałem kiedyś, ale dzisiaj nie będę krzyczał. Uspokoję się. Nester tymczasem będzie kładł jednego. Teraz Sparta na rola, ale nie. Jest tu z młody z Barcy i już MP18 poszło w ruch i uśpił kolegę z wrogiej drużyny. Zatem tutaj teraz też Sianko Kali dostał baniacza. Syk postanowiła, że zostanie na Charlie, będzie go pilnować, ale popilnowała tak, że przytuliła granat. No i to już jest jakiś problem. Zatem spójrzmy. Waybus. Mają wszystkie punkty praktycznie na niebiesko. To jest zła wiadomość dla Polski walczącej. Tutaj Kokot dopiczy kontra Młody z Barcy. Młody z Barcy go kładzie MP18. Przeładuje i będzie próbował podnosić na niebiesko Charlie, a to będzie oznaczać zamknięcie triple. Czy to się uda? Jeszcze Młody z Barcy może czekać na swoich. A jeszcze tu jest Kokot dopiczy, ale nie, to Sianko Kali, ale on dostaje z MP18. No proszę, proszę. Młody z Barcy cały czas stryka. Nie wie, czy wejść, czy nie wejść. Czeka na swoich. No podnosi. Zamyka Polskę walczącą. Czy tak się stanie? Już tu cała drużyna strachów także wbiega na alfę. Jest Syk, ale będzie trudno. Ale będzie na pewno trudno, bo jest tu chyba przewaga strachów. Kindzior już właśnie też dostaje od Młodego z Barcy. Spróbujmy jeszcze zatem zobaczyć dalej, co się dzieje. Alfa podniesiona. Alfa podniesiona na niebiesko, ale Charlie czerwone, nie będzie zamknięcia. 25 do 11 dla strachów, czyli ta runda, która była wybrana poprzednia, naprawdę ich podpompowała. Teraz Koko do piczy dostaje także na brawo. Jest tu jeszcze ktoś i to jest Kindzior. Kładzie tutaj nam kolegę ze strachów. Spójrzmy, alfa niebieska, Charlie czerwone, czyli pół na pół. Ale teraz jest to wejście na brawo, bardzo ważne. Kto jest obejmuje temat? Ten granat? Jaki to był granat? Kogo? To znowu był granat Waybusa. Tak, on cały czas ma mini granat. Natomiast martwi mnie, bo Syk nie zauważyła, że jak się zmienia sparciucha, to ma granat uderzeniowy, który również jest niedozwolony. Aha, spojrzymy na Syka. Tak, jest to granat uderzeniowy, wszystko się zgadza. No są te zasady dosyć niezbyt proste, ale wiadomo, że no, trzeba przeczytać i zapamiętać, co można używać, a czego nie, zasady SBM. Dobrze, lecimy dalej, 34-17. Strachy już przejęły teraz wszystkie cele. No jest problem, teraz duży problem dla Polski walczącej. Ten runda może być naprawdę jedna z szybszych, bowiem te punkty są bardzo długo na niebiesko. Zobaczymy, gdzie są czerwoni. Koko do piczy, dopiero tutaj, bardzo daleko. Kindzior biegnie za nim. No to nie, to się naprawdę musi źle skończyć. Ktoś jeszcze tam próbuje walczyć na C, ale to jest słaba walka. Tutaj podniosą gościa. Dobra, jest Sianko Kali, podnosi Waybusa. Wchodzą na brawo, ale tutaj jest ich trzech i nie ma szans. Trzech na jednego banda łysego. I z tyłu jeszcze będzie wchodził refleks. Waybus, uwaga. Nie. Nic z tych rzeczy nie wyszło. Za to Kindzior podniesie tą alfę, żeby nie było szybkiego zakończenia, ale 65-18, tu się chyba już nic więcej nie wydarzy. Spójrzmy, Nester podejmuje tutaj brawo, będzie zatem Kindzior tutaj coś zrobić, ale dostał z granatu i sprawa się rozwikłała. Alfa tutaj też nie, Sianko Kali dostaje od Młodego z Barsy, ale jeszcze Waybus próbuje ratować sytuację, żeby przed zamknięciem podnosi Charlie dla Polski walczącej, ale to będzie 70 praktycznie, 70 do 20, 50 punktów przewagi. No to już jest raczej nie do odrobienia, ale spójrzmy, no cuda się zdarzają. Może i także i tym razem. Bora zapisał, że mini granaty są dozwolone. Właśnie sprawdzam.
A w ogóle chciałam powiedzieć, że Jarek mnie nie zawiódł. Dziękuję, Jareczku. Aha, no dobrze. Zatem... Oj tam, lecimy dalej. No co się dzieje na naszym tutaj pięknym streamie? Mamy Alfę, tylko Alfę. O proszę, Polska Walcząca wbiła na Alfę i chcą przejąć zamknięciem. No to by było coś dobrego. Gdzie są kokoty? Jest kokot tutaj, Kindzior. Kindzior także dostał, no niezbyt dobrze. Charlie i teraz na brawo już ktoś wszedł. Już tu Syk musi uważać. Spoglądam, co się dzieje. Czy ktoś coś zrobi? Przemo dostaje od Syka. No i teraz jeszcze jedna opcja. Nie, nie ma. No, więc wszystko okej. Kasia, syczysz, prosimy o interwencję. I teraz PW. Na odwrocie, na odwrocie. Spójrzmy jeszcze raz tutaj. Podniesienie, ale to był taki niedźwiedź. Ojej, nie, to już jest teraz team kill. Poleciał pierwszy team kill dzisiejszego dnia. Spoglądamy. Alfa idzie na niebiesko. 78-31. No, strachy są w bardzo komfortowej sytuacji, ale żeby się nie rozluźnili, żeby za bardzo nie poczuli, że już wygrali, bo naprawdę mocne zamknięcie i wszystko się zaczyna od nowa, ale tym razem zobaczmy, co tu się dzieje. Brawo, schodzi na niebiesko. Jest tu kilku zawodników wroga, ale bez efekt wszędzie w ślizg, praktycznie na każdym zakątku w ślizg. Będzie na niebiesko. No proszę, będą starali się ich teraz zamknąć. Gdzie jest Kindzior? Czemu nie wbijają na B? Wbijają, ale tu już za późno, to nie ta rola. Sianko Kali teraz tutaj bez Ever chyba. Nester wbiega na. Probieg na Alfa, ale nie dożył. Spartan teraz położony także przez Sianko Kali. Trzeci. Czy będzie trzeci położony? Nie, młody z Barcy w końcu go wywija. Jeszcze sytuacja tutaj ma Waybas, ale bez Ever musi dostać kosę. I tak się dzieje. Waybas dostaje kosę od bez Evera. Brawo, 83-39, gra Melodia. Sytuacja jest bardzo trudna. Tutaj wiadomo, że nie ma takich emocji jak w rundzie drugiej, gdzie naprawdę dwie dziewiątki mieliśmy z przodu, no wtedy naprawdę emocje sięgają Zenitu. Tymczasem na niebiesko będzie tylko Alfa. Proszę, Polska Walcząca nie poddaje się. Teraz będą próbowali ich zamknąć na Alfie. No musiałby się zdarzyć cud. Będzie? Nie. Jeden, drugi, chociaż teraz się podniosą. Będą wbijać na Alfę. Tak się może zdarzyć. Szybko. Czy się uda? Czy się podejmą? Mają Alfę. Będzie zamknięcie dla Polski Walczącej. Co ty? Tu się dzieje i wyprawia. O Jezus Maria, jakby to powiedział Dariusz Szpankowski, ale ja nie jestem Darkiem, więc mówię tylko, kurwa mać, co wy tu się odpierdalejszą. No nie wierzę. Co jest zamknięcie dla Polski Walczącej. Było przez chwilę, naprawdę odrabiałem te punkty teraz astronomicznie, astronomiczne tempo. Będą teraz strachy, są trochę podłamani, ale Alfę już opanowali. Będą musieli brać na brawo. Brawo też będzie już opanowane. Sytuacja wraca do normy. Sytuacja wraca do normy. Zatem mają dwa punkty, chociaż teraz znowu Alfa na czerwono. Best Ever będzie przyciągał tych, którzy biegną z Charlie, ale czy to się uda? Kindzior będzie się tam walczył, będzie tutaj podnosił chłopaka, ale nie podnosi, bo tu jest granat. Ależ będzie osłabiony ten zawodnik. Spójrzmy, Kindzior kontra Best Ever na Charlie. Gdzie jest Kindzior? Chyba u góry. Zatem co? O, już ma położony. Charlie będzie niebieskie. Charlie będzie niebieskie, ale brawo i Alfa czerwone. No co też tu się dzieje? Drugi oddech jakby złapała Polska Walcząca. Teraz kolejny granat, mini granat poleciał w stronę strachów. Mają brawo, mają Alfę. Kokot do piczy. Czy podejdą ich bliżej, czy zamkną? Trudne. Spoglądamy za ten. Jest na brawo, już wchodzą na brawo. Próbują zmienić sytuację. No obudzili się. Obudziła się Polska Walcząca na chwilę, ale to już za późno. Sianko Kali podniesie tutaj nam Charlie, ale to już mało, bo jest brawo i to brawo na pewno nie będzie wieczne, tylko pobiegną na Alfa albo wrócą tutaj na Charlie, a tymczasem 92-75. Spójrzmy na bitwę przy brawo. Tutaj młody z Barcy będzie strzelał z działka, ale nie ma tak naprawdę do kogo. Strachy jeszcze podnoszą Alfę do tego wszystkiego. No były emocje przez chwilę, kiedy tutaj było zamknięcie dla Polski Walczącej, jednakże te emocje opadły, 95-78, tu już praktycznie wszystko wyjaśnione, musiałoby nastąpić teraz mocne 20-sekundowe zamknięcie, a na to się nie zapowiada, chociaż teraz jeszcze Sianko Kali kładzie tutaj jednego ze strachów, Charlie pójdzie, za to Spartan podniesie na niebiesko i to już będzie faktycznie gwóźdź do trumny, jeżeli chodzi o Polskę Walczącą, choć
chociaż oni próbują jeszcze podnosić B, ale tak się nie dzieje. Ladies and gentlemen, this match goes over. It's over. Wygrały strach w waszych oczach, fear in your eyes, że tak powiem. No, nauczyłem się trochę angielskiego kiedyś. Ladies and gentlemen, 3-1 dla strachów w waszych oczach. Ten mecz komentował dla was Kryształ, a także Kasia. Chociaż Kasię, jeszcze poproszę o podsumowanie. Dziękuję ci bardzo. Tak, tutaj mamy 3-1 dla strachów. Polska walcząca podniosła się po tej trzeciej rundzie, bardzo niefortunnej dla nich. Ale niestety nie zdążyli odrobić strat, żeby chociaż do tego remisu doprowadzić. A teraz prywatnie pozdrawiam cię, Jereczku. Dobrze, moi drodzy, zatem zatem żegnam się z wami do przyszłej soboty, gdzie razem z Kasią będziemy komentować dla was mecze 5. kolejki Polskiej Ligi Battlefielda na Xboxie. A tymczasem mówię do was bye bye i do zobaczenia i usłyszenia już za tydzień. Kasiu! Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Hello!